Przygotuję dzisiaj smaczne, wykwintne, a zarazem bardzo proste do wykonania danie. Będzie to tarta z łososiem. Ciasto przygotujemy z 200 g mąki. Ja mam mąkę krupczatkę. Można użyć dowolnej mąki pszennej, ale do wypieku tart najlepiej podobno nadaje się krupczatka. Będzie potrzebne również 100 g masła, jedno jajko oraz szczypta soli. Wykorzystamy także 100 g łososia. Dwie kule sera mozzarelli, czyli to jest tak około 250 g. Dwa pomidory. Ja dodam również oliwki, no, ze względu na to, że bardzo je lubię i one świetnie komponują się z łososiem. Będzie to garść oliwek zielonych i czarnych. Masę jajeczną zrobimy z 5 jajek i 100 g śmietany kremówki. Będzie potrzebny oczywiście świeżo zmielony kolorowy pieprz oraz szczypiorek. Do makutry wsypuję odmierzoną porcję mąki, jest to 200 g, posiekane masło, dodaję całe jajko, szczyptę soli, wszystkie składniki połączę i zaraz zacznę wyrabiać rękoma. Ugniecionego ciasta formujemy kulę i chowamy na godzinkę do lodówki. Po godzinie wyjęłam ciasto z lodówki i rozwałkowuję delikatnie, nieco więcej niż ma rozmiar blacha, w której będziemy tartę piekli. Ciasto rozwałkowane, teraz przymierzam. Jest dobrze, nie muszę nic obcinać, a zatem zaraz przełożę ciasto na wysmarowaną blaszkę masłem. Wyłożone ciasto na blaszę wkładam jeszcze na kilkanaście minut do lodówki. Ciasto ponakuwam widelcem na całej powierzchni i będę zapiekała wstępnie w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez 10 minut. Z pomidorków usuwam gniazda nasienne. Tak przygotowane pomidorki kroję w kosteczkę. Pokroję jeszcze mozzarellę i łososia. Przygotuję teraz masę jajeczną, rozkłócę widelcem jajka, dodaję 100 ml śmietanki, wymieszam i wszystkie składniki mam już gotowe. Tartę mam już wstępnie podpieczoną, lekko przestygła, a zatem wykładam plastry mozzarelli. I teraz łosoś. Łososia mam już rozłożonego, a zatem przyprawię, solę. Świeżo zmielonym pieprzem. Wykładam pomidorki, oliwki. Już nasza tarta zaczyna bardzo ładnie wyglądać. Szczypiorek. I na koniec wylewam masę jajeczną. I tak przygotowaną tartę będę piekła jeszcze około 30 minut. Pyszną tartę mam już gotową. Przepięknie się zarumieniła.
Wygląda cudownie, kolorowo, równie dobrze również smakuje, no między innymi dzięki składnikom, które się tutaj znalazły, a zatem i łosoś, i serek mozzarella, oliwki, szczypiorek. Zdrowa, pyszna, rewelacyjna, doskonale smakuje na gorąco, ale również bardzo dobrze na zimno. A zatem gorąco tę tartę polecam i życzę smacznego.